że na kolejnych zawodach enduro moja kondycja była rzecz ujmując, niewystarczająca. Stwierdziłem, że zmienię to. Znaczy już któryś raz to stwierdziłem, ale może tym razem się uda. Nie lubię takiego, nie wiem, aktywności fizycznej na siłę, więc pomyślałem rower. Ale zwykły rower to tak trochę nudno, więc może enduro rowerowe. Ale myślę, że na enduro rowerowym kondycji tym bardziej nie mam, więc będę się wspomagał elektrycznym rowerem. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Powodzenia, życzę mi. Włączę sobie tutaj. Aha. Tak, jak teraz jest włączony. Tutaj masz większe wspomaganie. Aha. Masz mniejsze wspomaganie. 5 trybów, tak? Mhm. Okej. Okay. Tak. Dajesz tyta, czyli... Opuszczanie tego siodełka, tak? Tak. Okej. Okay. Czyli jak jadę, to ją wypuszczam, a jak zjeżdżam, to ją składam, tak? Tak. Okej, okay, składam do końca, czy jakoś jest preferencja? No jak potrzebujesz, to do samego końca, na jakiej nazwie. Okej. Okay. Jestem średnim trybie mniej więcej 55 km powinien przyjechać. A, okej. Okay. Myślę, że to wystarczy zdecydowanie na dzisiaj. Jak tyle przetrwam, to już będzie dobrze. Dobra, no to jedziemy. Mam wspomaganie. Chyba. No i nie ma wspomagania, ale na szczęście chłopaki szybko wymienili mi rower na inny, więc niestety nie będzie Rain, tylko chyba Trans. Muszę przyznać, że pierwsze wrażenie, dodanie gazu, śmiesznie. Dobra, dwójeczkę damy, diaglazjowy, chyba prosto muszę jechać. Na razie, uwaga na żaby. No śmiesznie, śmiesznie. Faktycznie czuć to wspomaganie z pedału. Pedałów. Cudowne dziecko dwóch pedałów. Wspominając mistrza. Sorry, to na tą diaglezję to tutaj? Tak. Okej, okay. Dzięki. Czuję różnicę na 4 literach, kiedy jest full suspension teraz, a kiedy go nie ma. Jedneczkę nawet, po co będziemy męczyć baterię. Teraz się zaczyna. No i tu już muszę trochę siły włożyć. Ale idzie jak dziki. Gdzie jestem? No dobra. To jest chyba to. No to lecimy z pierwszym downhillem. Jedno takie trochę dziwne uczucie to takie jakby, nie wiem, braki między nogami, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi. W sensie na motocyklu jest jednak kawał tego, nie wiem, plastiku, metalu, jest co trzymać nogami, a tutaj tak nie. Bandzie. Fuh, uwaga. Można się zmęczyć. A, rower trzeba pochylać. Fajne. Trochę się zmęczyłem, nie powiem. Sorki za dramatyczne audio, także będę dogrywał po prostu gadanie już z domu. Na razie jest spoko. Wydaje mi się, jakby ten rower elektryczny cały tak był czymś pomiędzy motocyklem a rowerem. No bo jednak wsparcie silnika daje dość tak. Jakaś ta traska podjazdowa. Diaglezja, czy coś takiego. Fajnie, tak przyjemnie. Pewnie na zwykłym rowerze to bym tutaj już szedł właśnie. Ale czy jest wspomaganie, to dalej jadę.
Coś chyba właśnie bateria siadła. Komputer się zrestartował. Odnoszę wrażenie, że te rowery elektryczne to trochę jak granie na kodach. Pewnie nie jestem pierwszy, który to powiedział. A tu jest cyganka. Dobra. Średni spadek. Niecałe 2 km. Siodełko. Tak. Dobra, próbujemy. Teraz się zmęczyłem. I to teraz. Długa wycieczka. Stąd aż na Szydzielnię. Tam są niebieskie trasy, no zobaczymy jak to pójdzie. Trzymaj kciuki. Jak masz na imię? Marcin, hej. No więc Seweryn umie jeździć. Ja nie umiem jeździć. Jesteśmy na jakiejś dojazdówce. Jestem na najsłabszym wspomaganiu. I jest pełen chill. A Seweryn się zastanawia, czy da radę potem zjechać. Niestety, bo kurczę, już zadychałam. No ale różnica jest, nie? A umówmy się, wyglądasz, że jakbyś był bardziej wysportowany niż ja, prawda? A to teraz kwestia po prostu sprawy i podejścia do tematu, można wszystko zrobić. No, no i czasu też trochę, nie? I chęci, bo do mnie chyba chęci najmniej to najbardziej brakuje. Dobrze idziemy, mam nadzieję. Proszę? Dobrze idziemy. Może, a jest, strzałka. Znak przy supie. Dobrze idziemy. No, jest pełen chill. No teraz trochę lekko musiałem zapedałować, ale nie to, żebym się spocił nawet. A again, jesteśmy na najsłabszym wspomaganiu. A dobra, to przetusujmy. Czekaj, idziemy w górę na maksa. Robi różnicę. Nie powiem, że zwija asfalt, ale czuć, że przyspiesza, nie? No to ja jeszcze, wiesz, w ogóle nie łapię, jaka jest skala trudności, nie? W sensie, zielona była spoko na chillu, ale no też, prawda, w sensie, stawiam, że można ją lekką ręką przejechać 3 razy szybciej. Aha, no tak, zawsze wiesz, trochę zachowawczo, zapobiegawczo. No właśnie, nie? Zazwyczaj zobaczyć, co jest granie. I teraz właśnie silnik wysiadł. Siadło całkiem? Siadło. Z tej jest dupa, że jak ktoś chodzi, to troszeczkę więcej chodzi niż normalny sprzęt, nie? No 25 kilo, nie? No, no to 5 kilo więcej. 25? Chyba tak, no. To dupa więcej. No nic, no powoli chyba się wdrapiemy jakoś, nie? No, czy znaczy, wiesz, no, pytanie, czy ja na tym podjadę na samą górę, nie? Poprawiło było poznać. No, wzajemnie, szerokości. Uważaj tam na siebie. No, udanej jazdy i tam... Wszystkiego dobrego, jak najmniej kontuzji, samych pozytywów. Trzymaj. No, oszczędzaj kręgosłup, na razie. No ale jednak się naprawiło i jedziemy dalej. Dobra, dalej jadę. Podjazd na Szydzielnię no jest długi, ale jak na razie na chillaxie pierwszy poziom wspomagania elektrycznego i rowerek zacnie daje sobie radę. W sumie to nawet zastanawiam się, po co są te wyższe poziomy wspomagania. Wszystko fajnie, pięknie, ale dupa to mi zaraz odpadnie. No i rodzi się pytanie, czy daleko jeszcze? Chyba
baterii jedna kresteczka spadła. Jak coś nie siądzie, to dojadę. No ale takim zwykłym rowerem to bym się chyba tutaj nie zabierał jednak jechać. Przynajmniej przy aktualnym stanie mojej kondycji, który nie jest dobry. Są po to tu jesteśmy. Naprawiać kondycję. Także pedałuję. Włączyłem drugi bieg. No dobra. Już wiem, po co są wyższe biegi. Otóż wyższe biegi zostały zaprojektowane dla kierowników takich jak ja, którzy na podjeździe nie dają rady. No i kiedy zaczyna się robić naprawdę stromo, albo co najmniej stromiej, i trzeba mimo wszystko tam wjechać, są kamienie, liście, ślisko, no to wtedy wyższe biegi się przydają. Albo kiedy kondycja zaczyna jeszcze bardziej doskwierać i chce się mieć trochę lżej. Także no to jest po prostu przepiękna rzecz w tych rowerach. No jestem trochę zaskoczony teraz, że po tych kamieniach z kompletnym amatorem, z kierownicą jak ja, daję radę. Wspomaganie 2. Teraz po prostu esencja tego wszystkiego. Piękna pogoda i mega widoczki. Przyjemnie. A tu jest kolejka. Dobra. No to jedziemy. Tutaj chłopaki bardziej doświadczeni poinformowali mnie, że mogłem trochę się targnąć z tą trasą na swoje życie. No ale zobaczymy, co pokaże praktyka. A w ogóle ta trasa to chyba rock'n'rolla albo twister. Cokolwiek jest pierwsze od szczytu, czy w sensie od szędzielni. Chyba. Beznadziejny jestem z tymi nazwami. Tak, między Bugiem naprawdę czuję się całkiem komfortowo. No jasne, nie wybiera tak jak mój Endurak, ale próbujemy dalej. Myślałem, że będzie gorzej. No i cześć. No, dzięki. Nie no, dobra, chyba bo już mnie wciągnęło. Jest po prostu zajebiście. Teraz sobie fajnie pedałuję. Nie powiem, wydawało mi się, że różnica rower, motor będzie dużo większa. No podoba mi się. Fajnie jest to, że można się naprawdę zmęczyć. Mimo że jest ten power assist cały, to jednak no trzeba tymi nogami pomachać. Nie jest tak, że rower jedzie za siebie. Nie jest jak na motorze, że przekręcasz manetę i job done. Zawieszenie, mimo że tak mam do niej jakby, nie działa tak jakbym chciał jeszcze, ale dalej jest pewne. Nie boję się
jechać po kamieniach nimi w dół. Nie znam jeszcze na dobrą sprawę moich umiejętności, nie wiem jak moje umiejętności motocyklowe przekładają się na umiejętności rowerowe. Także nie wiem na ile sobie mogę pozwolić, a i powiedzmy na motorze w zakrętach to ja najlepszy nie jestem. Czyli nie to, że jestem jakimś mistrzem prostej, ale no też powiedzmy przydałoby się jakieś szkolenie motocrossowe, żeby jakiś sensowniej nauczyć się bandy robić. No a tutaj po prostu jest taki elegancki miks zmęczenia z adrenaliną. I to jest po prostu petarda. Tu jestem i jedziemy na Twistera. Tu. Męczy to jednak trochę. Jasne, że męczy. Ja pierwszy raz na rowerze jestem ogólnie. No to zajebiście, to jest super trasa, no każdy jest wymagający. Po rowerze też trzeba trochę pedałować. No trzeba, trzeba, nie jedzie sam. Tak słyszałem. Proszę? Gonię was. No, ale my też tutaj starymi amatorami jesteśmy. Ja 40 prawie, nie? O, to my 10 lat więcej, nie? No ale ile jeździsz na tym? Kurczę, na tym 2 miesiące, ale ogólnie gdzieś tutaj się bujam. 2-3 lata. No właśnie, nie? Dobra, ostrożnie w dół. Dobra. Zajebiste. Dwójeczkę włączam, bo już zmęczony jestem. Nie no, piękne to jest, naprawdę zakochałem się w elektrykach. Ale jest to po prostu fantastyczna sprawa. Bo dziwo, wydawało mi się, że naprawdę w sensie przeniesienie rower-motor będzie przepaść. Czy jest taka przepaść? Nie powiedziałbym. Mamy trójkę. O, połowa baterii została dzisiaj, a jest bateria spoko. Mamy tu Gianta Trends, chyba Trends. To e-bike taki w połowie drogi, że tak powiem, między enduro a jakimś tam ścieżkowym rowerem, czyli rower trailowy. Plusy, co mi się bardzo podoba. W sumie jak na mój absolutny początek, zawieszenie. Nie dobiłem go. Także na taki początek, na takie zjazdy powiedzmy, no stawiam, że bez hardkoru jeszcze. Zielone, niebieskie szlaki, elegancko. No po prostu zawieszenie wybierało wszystko to, co potrzebowałem. Fajnie trzymał się trasy. Hamulce, petarda, wszystko hamowanie. Opony Maxxis, super. Naprawdę super. Maxxisy motocyklowe są takie... Są. Każdy je zmienia praktycznie. Ale tutaj na rowerze... No, umówmy się, jest to rower z wypożyczalni, za którego normalnie zapłaciłem swoją drogą. No powiedzmy, chyba nie jest to najnowsza kostka. Przód, tył. Tył chyba jest ciut nowszy, ale też nie jest nowy. Trzymały zajebiście. Jakby nie miałem żadnego uślizgu, petarda po prostu. Dlaczego mam swoje wątpliwości, to system elektryczny. Ten pilocik po prostu no psuje się. No ale gen, jest to rower z wypożyczalni, także no używało go pewnie pierdyliard osób, więc i tak jak na taki stan rzeczy wydaje mi się, że wszystko działa elegancko. No i co, zakochałem się w e-bike'ach. Także teraz, jeżeli masz sklep z e-bike'ami i chciałbyś mi sprzedać jakiegoś e-bike'a, speca czy, no nie wiem, coś sensownego powiedzmy,
chyba jednak chciałbym więcej skoku zawieszenia, ponieważ, no umówmy się, pierwszy raz teraz jechałem na rowerze elektrycznym, czy w ogóle na rowerze enduro. Fajnie to działa i wydaje mi się, że na teraz ten rower jest elegancki, ale nie mam już tego buforu na progres. Ostatecznie dowiózł mnie tu, gdzie miał mnie dowieść. Zużyłem połowę baterii, także bateria też w sumie na propsie. Stawiam, że też pewnie ma parę cykli za sobą, więc też najnowsza nie jest. A mimo wszystko, wszystko bangla. Także jak sprzedajesz rowery elektryczne, odezwij się do mnie, może się dogramy. Na dobry koniec strzeliłem sobie jeszcze raz Stefankę, tak żeby porównać, czy był progres. No i progres był, za pierwszym razem około 2 minuty 40, a na koniec dnia praktycznie równe 2 minuty. Także progres jest, kolejne rajdy przede mną, mam nadzieję, niebawem. Daj znać w komentarzu, jak tam mi poszło, jak na pierwszy raz, czy będzie coś z tego. A tymczasem trzymajcie się, siema. Zajebiście.